Drodzy Państwo, rower elektryczny, e-bike, rower ze wspomaganiem. Temat przeklęty, toksyczny, kontrowersyjny. Temat wzbudzający w polskim rowerowym internecie niebywałe emocje, co najmniej tak duże jak kiedyś gravel. Przynajmniej do momentu, w którym gravel stał się czymś tak normalnym, że już w zasadzie się gravelem nikt nie ekscytuje, tylko najczęściej go kupuje, albo na nim jeździ, albo go sprzedaje, albo po prostu się z niego, no nie wiem, czasem śmieje, ale już przynajmniej nie opowiada wszystkim, że to jest jakaś ściema, kit i to się w ogóle nie przyjmie. No ale są te rowery elektryczne, rowery, które tak naprawdę mogłyby nawet na tym kanale być traktowane z przymrużeniem oka, moglibyśmy sobie tutaj z nich robić jakieś żarciki, że to nie jest prawdziwy rower, że to jest oszustwo, bo to przecież prąd, wspomaganie. A mimo tego powiem Wam, że ja uważam, że rower elektryczny to jest najlepsze, co mogło nas wszystkich spotkać, nawet jeśli zupełnie nie jest nam on do niczego potrzebny. Sami na nim za cholerę nie jeździmy i uważamy, że to jest w ogóle oszustwo. I dzisiaj będzie o tym, dlaczego tak uważam i dlaczego prędzej czy później rower elektryczny może trochę zmienić życie każdego z nas albo naszych bliskich. Początek, żebyśmy to mieli z głowy, żeby nie było, to trzeba być świadomym negatywów rowerów elektrycznych i tego zjawiska. Ja jestem jak najbardziej tych negatywów świadomy i mimo tego, że jestem osobą, która raczej nie jest jakoś wybitnie zakręcona na punkcie różnych teorii i nie jestem osobą, która jest jakoś zamknięta na potrzeby innych. Czyli z jednej strony nie jestem jakimś mega ekologicznym fanatykiem, z drugiej strony mimo tego, że dla mnie rower to jest szosa, to jest gravel przede wszystkim i chodzi tutaj o sport, o zwiedzanie, o przemieszczanie się w taki naturalny sposób. Czyli rower elektryczny w moim życiu nie pełni żadnej roli i nie odczuwam potrzeby kupna roweru elektrycznego, jakoś mnie to w ogóle nie kręci, więc jednak staram się nie zamykać w tym swoim świecie. Ale mimo tego, zwłaszcza w tym aspekcie ekologicznym, mimo tego, że nie jestem jakimś super eko fanatykiem, to jednak dostrzegam fakt, że rower z produktu, który składał się w większości z metalu plus trochę gumy i ewentualnie skóry, zamienił się w produkt, który dzisiaj jest po prostu górą plastiku plus elektroniki, metali rzadkich i tym podobnych tematów. A rower elektryczny to w ogóle jest skrajność już w tym aspekcie, no bo poza tą elektroniką i plastikiem, węglem i tak dalej, to dochodzi nam do tego jeszcze temat baterii. No i to jest trochę kontrowersyjny temat dla mnie. Ja nie ukrywam, że ja to też dostrzegam, ponieważ nie da się nie zauważyć tego, że samochody elektryczne i rowery elektryczne no zaśmiecają nam świat bardzo. I ogólnie rzecz biorąc w ogóle temat akumulatorów i baterii i rosnącego zapotrzebowania na te tematy, no to jest kontrowersyjny temat i jako użytkownik, jako osoba, która gdzieś jest na końcu tego łańcucha, czasem się zastanawiam, czy uda się kiedyś wynaleźć jakiś taki model, który będzie zadowalał wszystkich, czyli z jednej strony no rośnie na to zapotrzebowanie, rower elektryczny czasami pozwala się pozbyć, nie wiem, samochodów z centrum miasta i pozwala różnym osobom dotrzeć do miejsc, do których normalnie dotarliby samochodem, rowerem. No ale właśnie, czy jest gdzieś ten złoty środek i czy gdzieś są te sposoby na to, żeby trochę rozwiązać ten dylemat, co zrobić, żeby z jednej strony móc się tym cieszyć, móc z tego korzystać, a z drugiej strony, żeby nie było tak, że świat zostanie po prostu zaraz zawalony zużytymi bateriami, już nie mówiąc o tych wszystkich kontrowersjach płynących z tego, jak te baterie powstają, gdzie powstają, kto je produkuje i w jakich warunkach. Więc to są trudne tematy i ja jestem tak jakby ich świadomy, tak jak jestem świadomy tego, że zwłaszcza takie elektryczne, tanie produkty, ich masowość często powoduje to, że ludzie o nie kompletnie nie dbają. Wystarczy spojrzeć na temat, nie wiem, hulajnóg elektrycznych i tym podobnych urządzeń i zabawek, które często nie są drogie, a przez to ludzie mają na nie kompletnie wywalone. Jak one się psują, to je po prostu wyrzucają. Już nie mówiąc o całym sharingu tego typu rzeczy i wywalaniu hulajnóg do rowów, trawy. No rower przez to, że jednak jest trochę droższy i zwłaszcza, że my tutaj mówimy raczej o takich aspektach używania tego typu produktów w środowisku ludzi, którzy raczej używają tego do pracy albo do jakiejś tam pasji, a nie przypadkiem, no to tutaj mam wrażenie, że ta świadomość jednak tego, że kupujesz produkt, którego chciałbyś używać trochę dłużej niż przejechać się na nim po pijaku, wracając z imprezy, no to jednak jest, ale no tak czy siak, no jestem tego świadomy, czyli tutaj, żeby nie było w tym materiale, tej mówię o tych dużych plusach, które rowery elektryczne
wnoszą w naszą przestrzeń, ale też trzeba pamiętać o tym, że jednak są też te minusy i pytanie, jak się to uda poukładać, a jakoś nie jestem wybitnym optymistą co do tego, żebyśmy jako, że tak powiem, gatunek ludzki mieli super talent do radzenia sobie z tego typu rzeczami. No i oczywiście pozostaje też aspekt tego, że jak tutaj mówimy sobie optymistycznie o całej masie ludzi, którzy zostają aktywizowani sportowo dzięki rowerom elektrycznym, o całej masie ludzi, którzy mogą, nie wiem, wygodniej wykonywać swoją pracę w mieście, albo taniej, dzięki rowerom cargo i tak dalej, no to oczywiście jest też zjawisko ludzi, którzy traktują rower elektryczny wyłącznie jako zabawkę i pełnosprawni, zdrowi ludzie z czystego lenistwa po prostu, gdzieś na przykład korzystając z wypożyczalni rowerów elektrycznych w górach. Te wypożyczalnie ogólnie rzecz biorąc często nie dbają o te rowery, kupują je masowo, co oczywiście wpływa też na ceny tych rowerów na rynku, no ale też przede wszystkim no, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, w przypadku którego moglibyśmy liczyć na to, że to środowisko dostanie się zwykły sport i ludzie będą zdrowsi i w ogóle, no pojawienie się tego roweru elektrycznego tak naprawdę niewiele wśród tych osób zmienia. To też jest coś, co dostrzegam i czego gdzieś tam jestem świadomy, że rowery elektryczne to nie są tylko wspaniali, nie wiem, starsi ludzie, czy ludzie, którzy nie uprawiali kiedyś sportu, którzy dzięki rowerom zaczynają się ruszać, zaczynają ten sport uprawiać, zaczynają po prostu więcej żyć, bardziej żyć, prawda? To też są ludzie, którzy mogliby uprawiać normalny sport, ale pojawiła się zabawka w postaci roweru z silniczkiem i oni gdzieś jadą w góry zrobić pętelkę 15-20 km na tym elektryku, w ogóle się nie męcząc, w klapkach, no i tak naprawdę no nic z tego sportowo nie wynika. No ale gdzieś zawsze są, każdy kij ma dwa końce, więc też jestem tego świadomy, widzę to, ale wydaje mi się, że no nie wpływa to generalnie na całość zjawiska. Kolarstwo i rowery stają się modne i docierają do coraz większego grona osób, aktywizując, nazwijmy to tak, sportowo i fizycznie te osoby. Natomiast to zjawisko ma swoje, rzecz jasna, ograniczenia. I tych ograniczeń jest bardzo dużo. Przede wszystkim jednak mówimy o tym, że rower w sensie takim sportowym, czy nie wiem, szosa, po której sobie tutaj dzisiaj śmigamy po górkach, czy gravel, czy rower górski, no jednak tak naprawdę no, docierają do tego grona osób, które są sobie w stanie na ten wysiłek fizyczny pozwolić w czasie, no umówmy się, wolnym. Czyli jest to sport, jest to rekreacja dla osób, którzy nie mają jakichś ograniczeń zdrowotnych, fizycznych i mogą sobie na ten sport pozwolić. Więc mimo ogromnego wzrostu zainteresowania aktywnością sportową i rowerami, jednak to grono osób, do których rower dociera, ten zwykły rower, no jest dość ograniczone. Jak to działało? Świetnie było widać na przykład w krajach zachodnich, tak jakoś 15-20 lat temu, no nawet 10 lat temu, kiedy na przykład jechało się w Alpy na rower, no i powiedzmy sobie szczerze, było tam dużo, dużo więcej osób na rowerach niż w polskich górach. Były tam osoby z całej kolarskiej Europy, no ale jednak były to przede wszystkim osoby w takim aktywnym sportowo wieku. Oczywiście zdarzali się prawdziwi weterani szos o ponadprzeciętnej wydolności i odporności na wiek, którzy po górach śmigali, ale był to jakiś odsetek całości osób, którzy w tym samym wieku, no niestety w takich górach już nie jeździ. A tymczasem, jak sobie pojedziecie teraz w Alpy, Dolomity, w jakiekolwiek kolarskie miejsce, nawet tutaj, gdzieś do Hiszpanii, to nagle w miejscach, gdzie kiedyś byli ludzie w wieku powiedzmy 20 parę do 50 parę, nagle jest mnóstwo osób starszych, emerytów, rencistów, którzy sobie śmigają po tych górach na elektrykach, na rowerach, grupami, świetnie się bawiąc, spędzając razem czas, docierają w miejsca, gdzie w zasadzie 20 lat temu to mogli dotrzeć samochodem. Serio, tych przykładów nie trzeba szukać daleko, bo sam mam mnóstwo znajomych, których rodzice tak naprawdę, nawet mieszkając w bardziej płaskich okolicach, w wieku po 60 na rowerach nie jeździli albo wcale, albo to były takie trasy po 20, no 30 km max, po czym po przesiadce na elektryki zaczęli robić trasy po 80-90 km, albo wypuszczać się na przykład na wyjazdy w góry, no bo wiedzieli, że tak naprawdę dadzą radę i są w stanie po tych górach jeździć. I tak naprawdę to w tych górach w ogóle chyba najbardziej czuć różnicę i po górach najbardziej widać, jak te elektryki otworzyły osobom, tym, które gdzieś tam już miały jakąś zajawkę rowerową, możliwości. No bo jeżeli ktoś sobie
całe życie jeździł gdzieś na rowerku i mieszka na przykład w Płaskopolsce, no to zakładając, że się nie wydarzą jakieś wielkie zdrowotne tragedie, no to do dość późnego wieku może utrzymać jakąś tam formę aktywności i w tych swoich okolicach jeździć. Ale faktycznie w aspekcie takiej rowerowej turystyki to jest to gigantyczna rewolucja i ilość osób starszych, które spotykamy teraz na rowerach, czy tu w Hiszpanii, czy w dużych górach gdzieś w Europie, czy nawet w polskich górach, no nie szukajmy daleko tych przykładów, ale ilość ludzi jeżdżących sobie po górach na rowerach jest po prostu gigantyczna. Oczywiście na pewno zawsze do wszystkiego można dopisać jakieś negatywne aspekty i zaraz ktoś powie, że zaraz będą ci ludzie rozjeżdżać szlaki. No to nie jest tak, bo umówmy się, że oczywiście są ludzie i zawsze będą tacy, którzy nie potrafią się zachować gdziekolwiek i niezależnie od tego, czy to będzie rower, czy to będzie, nie wiem, samochód, skuter, motocykl, czy cokolwiek, to zawsze są w stanie zrobić oborę, niezależnie od tego, gdzie by nie dotarli, ale dla większości normalnych ludzi to jest po prostu możliwość dotarcia gdzieś dalej. Kolejnym aspektem, który ja na przykład dostrzegam, jest to, jak dużo gdzieś moich znajomych prowadzących jakieś miejskie biznesy, jakieś miejskie aktywności, które dotychczas wymagały od nich przewożenia rzeczy samochodem, przesiada się na rowery cargo. I w Polsce, nawet w Polsce to widzę i po swoich znajomych, a kiedy pojedziecie na jakieś targi rowerowe na zachodzie, albo porozmawiacie z producentami rowerów cargo na zachodzie, albo po prostu popatrzycie na jakieś większe miasta na zachodzie, to cargo to jest totalna rewolucja. I naprawdę w wielu miastach, gdzie jeżdżenie samochodem po centrum było problematyczne, było drogie, zajmowało mnóstwo czasu, a nie mówimy tutaj o przewożeniu, nie wiem, 4 ton palet, tylko na przykład przewiezieniu zapasy kawy i mleka do kawiarni czy makaronu do restauracji, no to rower cargo stał się naprawdę dla wielu osób rewolucją, bo pozwala przewieźć z jakiegoś miejsca bezpośrednio do centrum te produkty wygodnie, tanio i no też przy okazji w miły i zdrowy sposób. Więc rowery cargo to jest kolejna runda tej rewolucji, więc aktywizacja ludzi, którzy nie wsiedliby na rowery albo nie zrobiliby na tych rowerach takich tras, plus taka rewolucja w komunikacji miejskiej, to są rzeczy, które na pewno trzeba dostrzec. No i idąc tym tropem, skoro już poruszyliśmy temat tego, że rowery cargo stały się rewolucją dla osób, które w taki czy inny sposób i z takiego czy innego powodu nie były w stanie tak dużo jeździć na rowerach i w takich miejscach z tymi rowerami się pojawiać, to jest też aspekt branżowy, no bo nie da się ukryć, że rowery elektryczne to jest jedno z największych wydarzeń, jakie mogło się stać w branży rowerowej, jeśli nie największe, jeżeli chodzi o zwiększenie możliwości tej branży i dotarcie do nowych klientów i danie nowych możliwości, no handlowych, taka prawda, bo nie chodzi tylko o sprzedaż rowerów, którymi zaczęły się interesować osoby, które wcześniej już, jak powiedzieliśmy, tymi rowerami by nie były zainteresowane albo w mniejszym stopniu. Te rowery oczywiście też są droższe, są bardziej skomplikowane, ale na pewno są też droższe. Droższy rower to też wysokie marże, to jest oczywiste, więc tutaj nie będziemy owijać bawełnę, chciałbym, żeby ten film poruszał te aspekty z różnych stron, plus oczywiście serwis. Do rowerów, na rowery, przekonują się i przesiadają się na rowery osoby, które, tak jak mówiliśmy wcześniej, na tych rowerach nie jeździły. Również w tych aspektach komunikacyjnych, czy nawet biznesowych, miejskich. No i to wszystko są osoby, które gdzieś te rowery będą musiały serwisować, będą musiały je usprawniać z czasem, będą kupowały kolejne rowery, będą je kiedyś wymieniały, więc tak naprawdę no, ten rynek też przez tę grupę rośnie. I w tym momencie pytanie do Was, moi drodzy. Jak Wy sądzicie, czy jesteśmy świadkami tak naprawdę narodzin rowerowej rewolucji i otwarcia zupełnie nowego rozdziału w historii rowerów, który może skończyć się w różne sposoby, niekoniecznie dobre. Moim zdaniem na pewno skończy się tym, że rower będzie zajmował coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej, ale niekoniecznie w takim aspekcie, jak większość z nas by chciała, czyli może wcale nie będzie tak, że ten aspekt sportowy będzie dominujący, tylko rower stanie się po prostu środkiem komunikacji wyprutym z całej tej romantyki, którą my w rowerze lubimy i którą cenimy. Napiszcie, co Wy sądzicie i też napiszcie, czy macie wśród swoich gdzieś bliskich czy znajomych osoby, w przypadku których rower elektryczny stał się rewolucją i stał się furtką do powrotu do sportu, do powrotu do takiej turystyki, do spędzania czasu na rowerze albo do przedłużenia tego takiego sportowego, rowerowego życia. I to niekoniecznie musi dotyczyć osób starszych, bo szczerze powiedziawszy znam osoby, które są wcale nie w podeszłym wieku, ale z różnych względów na rowerze nie jeździły, długo w ogóle sportu nie uprawiały. Zaczęło się od elektryka, a po elektryku stwierdziły jednak, że one już są w stanie może trochę bardziej sportowo pojeździć. Do elektryka dołączył rower taki normalny, analogowy i tak naprawdę elektryk przywrócił te osoby na łono gdzieś tam sportowego świata. Napiszcie, jak to u Was jest. Ja Was oczywiście gorąco zapraszam też na Instagram Bike Show, na Strawę. Tam oczywiście więcej typowo już tak sportowych, turystycznych tras, widoczków i tematów, może trochę luźniejszych. A póki co Was zostawiam. Do usłyszenia. Hej!